Na początek zachęcam Was do obejrzenia unboxingu oraz właśnie testów, które przeprowadziłem na portalu IT Hardware. Oczywiście link w opisie, także zachęcam do poczytania i do poczytania analizy, a także większej ilości testów, które zostały przeprowadzone na dwóch platformach, czyli na LGA 1200 i LGA 1700, czyli tej najnowszej platformie Intela na i5 12600K oraz starszej generacji i9 9900K. Parę wykresików i podsumowanie. Podsumowując, powiem tak. Tak cichego coolera jak Fortis 5 czy Fortis 5 w wersji Dual Fan jeszcze nigdy nie miałem. To najcichszy cooler, jaki miałem, gdzie wersja Dual Fan ma 38 dB pod pełnym obciążeniem z odległości 340 cm. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo niewiele. Te są testy. 38 dB to mam test ze znormalizowaną głośnością. A on ma tak, że tak powiem, na 100% sygnału PWM. Mało tego, wentylatory mają funkcję fan stop, czyli poniżej 5% sygnału PWM one się po prostu wyłączają, a włączają się przy około 10% sygnału PWM. Także słuchajcie, no to jest akurat bardzo fajne. Jeżeli chcemy mieć bardzo cichy komputer, to Fortis 5 będzie naprawdę bardzo dobrym wyborem, ale nie zawsze. Okazuje się, że Fortis 5 jest na równi z Ferą 5, jeżeli mamy słabszy procesor, mniej gorący, można powiedzieć potocznie. Czyli na przykład, jeżeli mamy i3, bądź też jakiś procesor, nawet mocny procesor, ale na LGA 1200 i starsze podstawki Intela. Dlaczego? No dlatego, że jest to procesor, znaczy chłodzenie, wydajne, ale przystosowane bardziej do większej powierzchni procesora, IHS-a dokładnie. Mamy tutaj 6 rurek heatpipe, które no nie do końca pokrywają ten mały rdzeń, na przykład w 9900K. W LGA 1700 już jest nieco lepiej, bo ta powierzchnia dawania jest cieplejsza, jest większa i na pewno jest lepiej też w AMD, bo tam mamy większego IHS-a. Także na tych platformach lepszym wyborem będzie Fortis, ale do słabszych procesorów niekoniecznie. I tam bym polecał jednak zostać przy tańszej Ferze, która tak naprawdę tutaj poza ogromną ciszą Wam nic nie zaoferuje więcej. Także tyle ode mnie, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Natomiast chętnie się dowiem, co sądzicie, czy warto kupić Ferę, a może jednak dopłacić do Fortisa 5. Wolicie ciszę, czy może jednak wolicie wydajność, żeby było troszeczkę głośniej? Tego chciałbym się dowiedzieć od Was w sekcji komentarzy, także zapraszam do komentowania. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, jeżeli materiał Wam się podobał, oraz subik i dzwoneczek, aby Was nic nie ominęło, jeżeli tego jeszcze nie daliście. Na razie, cześć.